Zdrowia i Polityki Społecznej i pana przewodniczącego proszę o przedstawienie sprawozdania. Komisja przyjęła następujący porządek dziennie, protokoły poprzedniego posiedzenia, przepis korespondencji, kryteria, terminy i treści testu Mikołajowej. Proszę uważać, bo... Ważne jest, panie kurator. Paczki świąteczne, bo to jest pierwsze. Przyjmowane zgłoszenia do 15 października. W tym razie dzielnicy, kto by tam zdradny i to proszę tutaj się zgłosić do przyjęcia. Dochód na członka rodziny nie może przekraczać 684 zł. Na paczki, tak. Nie może przekraczać 684 zł. Wydawane tego 29 listopada Kalina z Kraków, ulica Witosa 9. Paczki Mikołajowe, dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Przyjmowane zgłoszenia do 31 października. Dochód na to dla członka rodziny 684 zł. Paczki będą wydawane 7 grudnia w siedzibie Rady Dzielnicy 11. Wysłał 34. Dla osób samotnych. Co się tam proszę zapisać sobie na pamięć. Przyjmowanie zgłosić do 31 października. Dochód netto na jedną osobę 1084. Nie na członka rodziny, a na jedną osobę, bo to tylko impreza odbędzie się 14 grudnia, w bieżącym roku na godzinie 15, gimnazjum 28 w Krakowie. Ulica Bujaka 15. 14 grudnia o godzinie 15 i na tym posiedzeniu na bardzo Państwa proszę, gratuluję bardzo, że tam ludzi na pracę, która by tam pomóc się normalnie do tego dnia. Żeby zgłosić tu do Rady i tą wyrzeczki tam życzycie Pani Przewodę da, żeby my jakoś to pomogli, żeby ludzie na wierze, żeby się skombinatorów. A co to szerzej w swoim okręgu, może tak powiem. No, w swoim okręgu, żeby pomóc tym ludziom, nie, że jakiś tam szwajaczek coś się wywinie, czy coś. Naprawdę pomóżmy tym ludziom. Jakby trzeba było czasem zabić, no to trudno. Helikopterem przyjedzie, żeby mu przeszkadzać. Znaczy to ja się dołączam do tej prośby, tak żeby ta pomoc faktycznie trafiała do osób naprawdę potrzebujących. Bo to jest ważne. Bo są takie osoby, które naprawdę się nie zgłoszą, wstydzą się. Można by było... Panie, że bez ich wiedzy, to by za bardzo na czele pestań. Tak, to jest faktycznie, bo Państwo... Ale ja bardzo proszę o słowo. Państwo naprawdę funkcjonujecie, mieszkacie, co oni później pracują w tych swoich okręgach, także macie Państwo pewną wiedzę i z tej wiedzy tutaj naprawdę trzeba skorzystać i trzeba zgłaszać te osoby, które jeszcze raz powtórzę, tej pomocy potrzebują. Teraz jeszcze jedna prośba jest, że to musi być z tą osobą uzgodnione, bo dlatego, że musi być pestro. Bo te listy idą do... Ale na wszystko. Na wszystko pestro musi być. Na wygnie nie dać. Naturalnie, jak? Że pestro chciała anonimować? Nie, anonimować nie mogła. Przede wszystkim telefon. Nie, na paczki muszą. Na Mikołaja, no to dziecko musi być urodzone, bo to może być takie dziecko jak ja. Co się Panie radny, ja bardzo proszę o spokój, jest teraz sesja, nikt nie chce za nami rozmowy, a głos ma... Nie tak jak było w zeszłym roku, że mieliśmy pretensje, że nic my nie wiedzieli, że to bo naprawdę jest wiadomo i naprawdę nie ściągali. Jak chcemy pomóc, pomóżmy tym ludziom. Tak samo i tym dzieciom. Wyszukajmy te dzieci.
Jest widzicie, że tam ktoś ma 8 czy 9 czy tam ile. Naprawdę, a w takim razie będzie trzeba pomóc. Podejdziemy i porozmawiać. To na tym komitetem. Dobrze. Czy są jakieś pytania związane z działalnością komisji? Pani radna ma jakieś pytania związane z działalnością komisji? Nie. Nie, czy może ktoś z Państwa jest? Nie. Nie. Pogoduje nas. Dobrze.